Oficjalnie sezon na kąpieliskach jeszcze nie wystartował, ale do niebezpiecznych zdarzeń dochodzi tam cały rok. Jedno z nich, bardzo poważnie wyglądające, miało miejsce w miniony weekend w Dąbrowie Górniczej. Na Pogori 4 pod wodą zniknęły 3 osoby. Sprawą zajęła się Fatima Orlińska. Tylko w minioną niedzielę nad kąpieliskiem Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej wypoczywało blisko 5000 osób, co pokazuje, że dąbrowskie zbiorniki wciąż należą do jednych z najbardziej popularnych w regionie. A im więcej plażowiczów, tym ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji wzrasta. I choć oficjalnie sezon letni nad akwenami jeszcze nie wystartował, WOBR pierwsze interwencje już ma za sobą. Wczoraj o godzinie 21:10 otrzymaliśmy zgłoszenie od Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej o zdarzeniu na Pogori 4, gdzie skuter z 3 osobami się wywrócił i rozpoczęto akcję poszukiwawczą tych osób. Najprawdopodobniej był to skuter dwuosobowy, pływały na nim 3 osoby. Zgodnie z przepisami na sprzęcie motorowodnym można się poruszać od świtu do zmierzchu, więc po 21:00 to już to było tak na granicy prawa. A to o przestrzeganie prawa zazwyczaj chodzi. Jak podkreślają ratownicy wodni, to właśnie nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących nad zbiornikami wodnymi powoduje, że każdego roku podejmowane na wodzie i wokół niej interwencje liczone są w setkach. I choć o profilaktyce przed startem sezonu mówi się wiele, korzystający z wypoczynku na plażach wciąż zapominają o zdrowym rozsądku. Jedna z najważniejszych rzeczy to przede wszystkim brak spożywania alkoholu. Wiadomo, co alkohol powoduje u nas w większości. To może powodować nieszczęśliwy wypadek nie tylko dla swojego zdrowia, ale przede wszystkim też dla zdrowia innych. Nie udajemy, że się topimy. Udawanie topienia to jest spowodowanie, że następuje akcja ratownicza. My ratujemy wtedy tą osobę, a w oddali może ktoś inny naprawdę potrzebować tej pomocy. Pilnujemy swoich pociech. Pogoria 4 to zbiornik, nad którym obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli, jednak skutery, motorówki wodne i żaglówki są tam widziane niemal przez cały sezon. Z uwagi na fakt, że wciąż jednak nie wszyscy przestrzegają przepisów, swoje patrole nad akwenami rozpoczęła również policja wodna. Te od teraz dużo bardziej wzmożone. Jesteśmy wyposażeni w łodzi kategorii R2 i R3, w pełni wyposażone. Posiadamy apteczki, pagia i wiosła w pełni są wyposażone w sprzęt ratunkowy. Sezonowe komórki wodne polegają na tym, że łódź stacjonuje cały czas na zbiorniku, a rajdujące patrole Policji Wodnej ze stanów oddziału prewencji z Policji z Katowic oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji z Bielska, Białej i Częstochowy działają na zasadzie takiej, że z rana sobie wyjeżdżają z bazy, wodują łódź, pełnią służbę, działają sobie, wyciągają i na noc wraca łódź do bazy. 3 osobom, które w niedzielny wieczór zniknęły pod wodami Pogori 4, na szczęście nic poważnego się nie stało dzięki szybkiej reakcji odpowiednich służb i podjętej interwencji. Z okazji zbliżającego się rozpoczęcia sezonu letniego ratownicy i policja przypominają, że najbardziej zgubny jest alkohol spożywany na słońcu. To z jego powodu dochodzi do największej liczby wypadków.